miniaturowa... Miniaturowa... Owca warszawski koks. Dzisiaj będzie pozowanie. Omówię przy tym swoją aktualną dietę, to co jem. Jak widzicie, materiał był kręcony dosyć spontanicznie. Światło było słabe, także jedziemy. No to może krótko o mnie. Owca, 185 wzrostu, aktualna waga 93 kg z rana. Na siłownię zacząłem chodzić w październiku 2011 roku, także w tym roku stuknie mi 2 lata stażu. Ćwiczę 5 razy w tygodniu, jem 3 razy dziennie ze względu na to, że jest mi po prostu wygodnie. Jak już wiecie ze wcześniejszych filmów, ilość posiłków danego dnia nie ma znaczenia. Stosuję metodę jedzenia, którą my lubimy nazywać jedz co chcesz, wyglądaj jak chcesz, czyli po prostu mam wyznaczone liczby, kalorie i pozostałe makroskładniki. Uzupełniam te liczby dowolnymi produktami, także za chwilę wam pokażę przykładowy dzień jedzenia, tylko musicie poczekać, aż skończę pajacować. Jem 3 razy dziennie, pierwszy posiłek przed pracą, drugi posiłek w pracy, no i trzeci po treningu, no jest to najbardziej kaloryczny posiłek dnia. Ja preferuję robić w ten sposób, że ustalam daną ilość białka, następnie ilość tłuszczy i po prostu dochodzę węglowodanami tak wysoko, aż spotkam się z tym moim założonym deficytem, z założonymi kaloriami. No i polecam wam ten sposób i co najważniejsze, to trzeba po prostu być konsekwentnym, czyli patrzymy na wagę, jeżeli waga schodzi, no powiedzmy pół kilograma na tydzień, to jestem zadowolony, oczywiście aktualnie na tym etapie. Jak widzicie, fundamentem moich węglowodanów są płatki, uwielbiam Chocapic Cheerios czy też Cookie Crisp. Tutaj szczególnie polecam Cookie Crisp i Cheeriosy, ponieważ mają bardzo mało tłuszczu. Są to węglowodany złożone w dużej mierze z cukrów, ale tak jak już wspominaliśmy wcześniej, my nie wierzymy w coś takiego, po prostu dla nas węglowodan to węglowodan, nie wierzymy w indeks glikemiczny, ale o tym może w innym odcinku. Jeszcze tutaj pokażę wam mój dzień wysokowęglowodanowy, który prawdopodobnie będę robił raz w tygodniu. Tutaj widzicie, zwiększam ilość węglowodanów co najmniej o 60 gram. Także myślę, że to wszystko. Taki krótki filmik przedstawiający moją dietę, co aktualnie jem. Więcej materiału nadchodzi, konkurs na logo, wyniki ogłosimy 31 maja i naprawdę chcemy wam bardzo podziękować, bo nie spodziewaliśmy się, że tyle ludzi się w to zaangażuje. No i co, pozdrawiam wszystkich, niech gimnazjum ma was w opiece.